Tu mówi prezydent Boży. Jedziemy poszukiwanie majora. Na razie jadę do Choroszczy patrzeć, czy czasami nie. Perfuma daj, perfuma. Czy nie leży? Będziesz świeższy. Jego powodu jest w domu, a nie na Nikocowej. Gdzieś tam po jakichś krzakach, domkach. Nie wiadomo co przychodzić. Brudny, mokry. Zaśmierdzony. Zaśmierdzony i tak dalej. Nie, tego nie będzie. Krzysiek, ale żeby być czystym i pachnącym, to trzeba dawać przykład. Żebym ja musiał ciebie odświeżać odświeżaczem. Przepraszam bardzo. Major powinno pomagać w pracy i tak dalej. On ciebie powinien myć, jak ty nie dasz rady się myć. Przepraszam bardzo. I pod pacho. Krzysiu, ale ty na biegach trzymasz. Kurwa. Żeby paliwa starczyło. Starczy. Czwóreczka, hyc, pięknie. Dawaj Krzysiu, siódem. Kurwa. Z trójki na jedyne? Może być. A tu kontrolka miga od oleju. Krzysiek mówi, że oleju za mało. Dlatego ja tak się pytam, żeby w drodze nie stanąć. Nie, nie stanie. A jak stanie, to nie. To babę zobaczy. Krzysiu, ty patrzy, widzę, uznajesz trzy biegi. Jedynka, dwójka, trójka. Ta antena w ogóle jakaś jest? Jest, jest. Pędrak jest. A opony są do zmiany, kurwa, Krzysiu. Do wymiany. Nie starczy paliwa nam, zobaczysz, jak będziesz tak jechał. Starczy, Krzysiu, bieg następny, bo silnik wyskoczy, kurwa. Krzysiu, a ty się brałeś włosy na żel? Co? I rokeza robiłeś dzisiaj? No. Fajna fryzurka. No. Słuchajcie, oglądałem kurwa lajta tego, kurwa, Sławka całego i wam powiem jedną rzecz, że on jest po prostu, kurwa, zakłamany. Zakłamany jest strasznie, bo tak jak mówiłem, nie gadam na nikogo, kto nie gada na mnie. A on po prostu, jak zauważył, że zacząłem robić filmy, coś tutaj starać się wnieść do tego internetu, to zaczął po prostu gadać dla Krzyśka, dla Wojtka na mnie, zaczął odsuwać od tego, pieprzyć pierdoły w internecie. Jeżeli chodzi o te całe te podsłuchy, to wszystko, to wam powiem tak. Byłem u Krzycha, dał mi telefon, żeby coś ustawić i powiem wam jedno. Na obu telefonach są zainstalowane przez Sławka aplikacje, które śledzą wszystkie ruchy w telefonie. Także to, co on gada, że on nie śledzi i tak dalej, on jest bardzo uzależniony tą szkolną. Bo tu chodzi o to, żeby zrobić show. A on po prostu co? A on po prostu ma jakąś taką dziwną chorobę, że po prostu jakby jakiś zazdrość czy coś, nie rozumiem właśnie tego. Robiłby swoje i tyle. Udałoby mu się, albo mu by się nie udało. A tutaj co? Nagle ktoś coś lepiej zrobił i tutaj zaczyna piec dupa, tak? To dzwonienie do Krzyśka, do majora, a czy wypytywanie o mnie, a o to, o tamto. Kurwa, to trzeba mieć jakiś honor, kurwa, coś robić. Ja pierdolę. Czy ja zazdroszczę, kurwa, jakimś do chuja wielkim, kurwa, gwiazdom internetu? A że umiem coś zrobić, to umiem coś zrobić, no. Dlatego mnie to po prostu wkurwiło. Tylko się wypiera, ładnie gada, kurwa, na wybiórcze komentarze odpowiada. Jest takie, kurwa, pierdolenie. Miałby klasę, a nie, kurwa, chcę odsunąć, kurwa, resztę i wypytuje na boku, kurwa. Kto tak robi, do chuja pana? Jutro, kurwa, oczekuję na twój telefon, jak masz, kurwa, trochę jaj. Kurwa, mam ci ochotę, chłopie, napluć w pysk, kurwa, za to, co odpierdalasz, kurwa. Wiesz co? Za to, że nie jesteś, kurwa, prawdziwy chłop, tylko, kurwa, takie cielemele, kurwa, chodzące. Ja wąkam te jego smrody, te nie wiadomo co. A te majtki też wąchałeś jego? Co? Majtki też wąchałeś, czy nie? Coś ci oszalałeś? Nie, pytam tylko. Jak on się przebierał, to wiesz, smród szedł, ale tak, wiesz, ja nie brałem do rąk. Wiesz, żeby wąchać do nóg, co? Ty oszalałeś, czy ja jakiś tam pedał, czy co? Kurwa, czy gej? O kurwa, Jareczek, wiesz co mówili wczoraj w internecie? O, lera, że ty, kurwa, współpracujesz z lateksami, kurwa. To prawda, to czy nie? Wiesz, ja się nie odnoszę ani do lateksów, ani do wykopów. Major, ty jeszcze wspomnij na filmie o podatkach. O, podatki to ja płacę. No, to już wy zaraz się domeczkę zaraz zerujecie. Janek, polejesz? Czy ręce będą się trzęśli? Już on pijany jest, co? Janek nie jest pijany. To, że dopiero trzy działki wypił. Widać, jaki
Janek, do pionu dawaj. Dawaj do pionu. Spróbuj. Dawaj pionu. Na boczek, Janek. O! Co, Janek, położyłbyś się trochę poleżeć, co? Co? Dawaj, Janek, tam w te kartony się kłać. O, od razu lepiej, co, Janek? No to kurwa, chuje robisz? Nie, no mówił, no to zapytaj się Jarka. Janek, no to będziesz wiedzieć. Zaraz, kurwa, ja ciebie jebnę, zapytaj Jarka, mówił, żeby się źle czuje, kurwa. Kurwa, patrz, żeby ja ciebie nie jebnę. Och, ja patrzę, że my musimy chyba porozmawiać, kurwa. Ja pierdolę, kurwa. Chodź, chuje robisz? Mówił, no nie rozumiesz. A, tak Krzysiek, jak siadasz, to Mercedes. Amortyzatory nie wytrzymują. Ty jesteś takim potężnym warmianinem po prostu. No. Idzie Krzysio. Krzysio, Krzysio, taki sobie misio. Proszę bardzo. Krzysio się nie pierdoli, rączki rozłożone, kurwa. Pięciu wyskakuje, Krzysio wszystkich, kurwa, nokautuje. Proszę bardzo, cyk. O. 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 Krzyś. Akuratni policjanci poszli. Warmianin poszedł. Patrz, jaka posturka. Rączki, jakby telewizory nosił. I ogień. Będzie się działo. Oj, będzie się działo. Strychu. Pokaż, Krzysiu. Jest tutaj Leonarda? Nie ma. Jest Leonarda? A gadali, że jest niby. Nie ma. Jest Leonarda? Nie ma. Jest Leonarda? Na strychu. W grobie. Krzysiu, będziesz kurwa pachy mył, czy jedziemy normalnie? Taksówkę kto zamawia? Jedziemy normalnie. Bez mycia pach? Zamawiajcie taksówkę. Zaraz się przemyśl. Idziemy, kurwa. Idziemy do łazienki. Krzysiu, jedziemy czy nie? Jedziemy, daj mi się przebrać. Dobra, to się przybieraj. Krzysiu, ale ty masz taką dupę, że jakbym ci kopa zajebał, to byś wpadł, kurwa, w tą swoją, kurwa, kuchnię. Siema, siema, Krzysiu. Już siema. Już jesteś na linii. Dobry wieczór państwu. Go głośno mów. Dobry wieczór państwu. Muszę pożegnać jednego przyjaciela. Nie. Wyjeżdża. On ubiera? Przyjaciela. Ubiera. Wyjeżdża do Ameryki. Głośno, Krzysiu, głośno. Nie, nie mogę głośnić. No co, to jest powodem tego, że płakałeś? Dobry, nie, drogi. Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz, bo to nie ma sensu. Właśnie. Zdrowy. Zapłaczesz po mnie, Krzysztof? Co? Zapłaczesz po mnie? Wróci. Będziesz mnie wyglądać w okienku? Będę. Codziennie. Nie, patrz, Krzysiek. Nie, właśnie, bo serce. Czuć twarde serce. Kiedy już lecisz? We wtorek. Nie, patrz, Krzysiek. Już ty i tak, męczennik, nie dość, ty jeszcze płaczesz. Że wąchałeś, by cię rozpuł. Tak, tak. Tu jest... Świadek na papierze, sam gdzieś się tobie czytałem. Bo nawet przeczytać pismę nie umiem. Jesteś konfidentem, publiczna kurwa. No jeszcze raz mów, jeszcze raz mów. Słyszycie państwo, kim jestem? Kurwą. Jestem kurwą. Nikt mężczyzną, ale babą jestem. Ej, chłopcy, przychodźcie i jebcie mnie. Razem z Pawełek, przyjedź mnie chuja swojego wstać w pizdę. Świetnie, dlatego chlamy i wódeczkę. Jadę samochodem Audi. Gdzie ty jedziesz, powiedz, ziomek? Jadę do sądu, ziomek jedzie do sądu. Złożę sobie donos na majora, tak? Krzysiu, dobry klimat czuje, zaraz, ja powiedziałem. Zaraz donosik na komendę wyprodukuje. Pojedziemy tu na trójkę, Krzysiu strzeli z ucha. Teraz ty, Krzysiu. Strzelę z ucha i brzucha. Znają ci, Krzysiu, bo pomachały. Uważaj, uważaj. O jest. Uważaj. Kurwa, Krzysiu, co ty odjebałeś? Dobra, ej, zmieniaj bieg, bo silnik wyskoczy, odcięcie już jest. Krzysiu, policja pojechała. Gdzie? Tam. Twoje ziomki. Jak męczennik. No, sam powiedziałeś. Marcin, sam powiedziałeś, Marcin. Ale ile to się można męczyć, Krzysztof? Mówiłem, a cię, ty kurde, już się martwiliśmy, gdzie byłeś? Co? A tu i tam. W lesie gdzie był.
Nie, w lesie ja nie był. Jak nawąchany? Pomąchaj jego. Nie. Nie, chyba ty. Kurwa jedzie jak z parowozu. Jak z parowozu jedzie. Ty mnie powiesz? On tylko weź ty. A byłeś na tył tego lekarza, czy nie? Jutro. Jutro. On cię kurwa lekarz od razu wjeździe, myślę. Od razu. Jak tylko wejdzie do gabinetu, powie, panie, do szpitala pana trzeba. Tylko i szpital i koniec. Karetkę wzywam. A jak on będzie spierdalać, to wiesz, powie, że pacjent biegł. Biorę sobie piwerko na drogę, patrzcie jak wygląda Belweder i studio nagrań. O. Nie, nie. O. Nagrany gdzieś tam. O. O. Było tak, że robiłem niepublicznego streama dla ziomku. Nie, no, żebym ja wiem, czy nie przeżył. Krzysiu, zakładaj getry. Majtki będziesz zmieniał, czy nie? Będę. Majtki też? Też. Dobra. Co? Krzysiu, przybierasz się? Tak. Tak. Ja bym się zadzwonił na ten, na komórkę. No zadzwonię na taksę. No ja mam biedek w portfelu, a aplikacja mobilna coś nie działa. Znaczy dzwonię na komórkę. Dobra, to my czekamy, Krzysiu. To poczekaj się trochę. My czekamy, czekamy. Daj wszystko zmienić. Zrozumiane? Zrozumiany, zrozumiany, Krzysztof. No. Proszę nie pozwolić. A nie. Zamknąć drzwi. Zamknąć? Dobra. Zamknąć drzwi. Zamykamy drzwi. Jakby coś się stało, Krzysiek, to wołaj, dobra? Dobra. No. Pytam, czy wszystko w porządku, wiesz, co chodzi, nie? Wszystko w porządku. Bo jak nie, to mów, to ja, kurwa, tobie pomogę. Wszystko w porządku. No to dobra, no to czekamy. Janek, zeruj. Zeruj, raz, dwa. Janek. Zer, obrót. Zero. A co takie nóżki spięte? Nie. Yeah. Co, trzymasz siuśki, co? Trzymam siuśki. O kurwa. Siuśki. Janek, ale jak ty mnie brody nie zgolisz, to ja ci ją na spalę. Na dzień dzisiejszy. Spalę ci tą brodę. Zaraz zgolę. Teraz zgolisz? Masz żyletkę? Pan Krzysztof mi... Masz żyletkę, Krzysiek? Mam. No i wszystko, teraz zgolisz brodę. No i dobrze, zgolę ci brodę, a wąs zostanie się. Bo tak mam na zdjęciu i nie mogę tego zlikwidować. O zgłoszenie wymeldowane miejsca pobytu stałego. Kto będzie wymeldowany? Wojciech Major, Wojciech Suchodolski. Ale RODO jest, Krzysiek. RODO. Przepraszam, ale powiedziało się tak. Tak robić. Wiesz, z takimi. Ale fajne, co? Fajne. Major, sikasz? Tak. No kolana. Jak tam major rząd łoboże? Dobrze. Stawaj, dawaj. Stawaj, Maj. I chcę zadać dla ciebie pytanie, Sidorczuku, że... Tak, prezydencie? Czy ty byś, żebyś sam został i wszystko robić, upiłować drzewo, rąbać popiół wytrzący z pieca, no to podłożyć wszystko? Trzeba pomóc. Trzeba pomóc. Popiół, drzewo podłożyć, czasem jak się nie da rady schylić, to i nogę umyć, no takie trzeba, no. No, a on... nic nie chcę pomagać, ja wszystko muszę sam. Nic nie pomaga? Nic. Na pewno coś tam pomaga. Nic, zero. W ogóle zero? W ogóle zero. O cholera. A ja, widzicie państwo, że jadę, wynajmuję samochód, transport, jadę. Limuzynę Bożą. I powiedz, Krzysiu, limuzynę Bożą. Limuzynę Bożą wynajmuję i muszę płacić i tak dalej, a on mnie tych pieniędzy nie zwróci na pewno, ja wiem 100% i tak dalej i powiem, męczennik, że... po prostu męczennik. No, tak jak powiedziałeś, że jestem męczennikiem. Święty Krzysztof, męczennik. Tak. Jedziemy zobaczyć, czy jest mały, gdzie jest kurde. Tak, a później jadę jeszcze jedno miejsce. Krzysiu, te, będą dymy? Będą dymy. Będą dymy. Wszystko. Zobaczymy, czy wącha, czy nie wącha, nie? No, nie wiem gdzie, ale trzeba tam zajechać. Ale będzie afera. Jak
będzie tamto, będzie afera. Pokierujesz mnie? Bo to te w te krzaki, tak? Tak. Czekaj. Wyjdź ty tam, zobacz. Wyjdź, zobacz, ja przyświecę. Zaraz zapytam. No i co, Krzysiu? Budź go, jest? Pusto. Ja wiem, gdzie jeszcze może być Mario. Rozpuch jest? Jest rozpuch? Jest, tak? Ja myślę, że on wącha, wiesz? No pewno, wiesz, Krzysiek. Krzysiek, a mogę zrywa dać? No możesz. Dobra, uwaga. Ogień! Ah! Merc to merc, co, Krzysiek? No. Wszystko, nie ma tematu. On otworzy tobie, major? Major, to siemano. Czekaj. Czekać? Major, poczekam, aż cię wpuści. Zamknięte? Tak. Krzysiek! Nie wbiję, bo knur jest źle do mnie nastawiony. Nie wpuści mnie. O. Jak ja tutaj z nim stałem, a on taki bzdury. Pomóż się. Major, to na razie. Nie. Na razie. Trzymaj się. Pozdrów tam wszystkich. Co? Ja wiem. On wie, o co chodzi. No. Wiem, o co chodzi. Major, to będziemy się dzwaniać. A pan, panie Janku? Co pan tu robi? Co pan tu robi? Będzie pan tu mieszkał, czy nie? Mieszkać nie będę mieszkał, bo dopóki jest major. Czyli co? Trzeba majora z domu wypierdolić. I wtedy będzie łóżko. A to mi nie interesuje, bo Krzysiu powie, że robi na mnie oddzielne pomieszczenie, w razie czego. Aha, dobra, to na razie. No, dobre. No, siemano. Co, Krzysiu, zawał? No, co? Zawał, tak? Nie. Łapiesz się za serce? Nie. Bo nie mogę mówić. Nie mogę mówić tego listu. Spokojnie, Krzysiu, spokojnie. Powiedz, co myślisz. Co to jest? Trumny. O! Kononowicz w trumnie. Tak. Krzysiu, opierdol ich tak akuratnie. Ja opierdolę naocznie. Wezmę kamery, będę opierdalać tam. I nagram dom pogrzebowy. Będę z kamerą. Takie przykrości. Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz. Jak tu nie płakać? Jak tu nie płakać? Powiedz. Takie przykrości robić. Raz tu musiałem zabrać. Po malestacie, bracie. Dziękuję, panie majorze. Nie płacz, Krzysiek. Nie ma sensu. To się będzie do silnika też wylać. Ja kupiłem. I powiem, dlaczego wy ludzie tak go męczycie? Tak męczennika Bożego Krzysztofa. Męczennika Bożego, dlaczego? Nie płacz, Krzysiek, nie dlaczego? Płacz. Nie płacz, opanuj się. Dlaczego? Nie płacz. Ja bym chciał panować. Nie płacz, Krzysiek, nie płacz. Widzisz, czego ja płaczę, Maja? Nie płacz, Krzysiek. To specjalnie ludzie tak robią jaja. Wysyłają takie listy. Psy zabierają, posiadłości chcą zabrać. Jeszcze do Wchoroszczy zamknąć. A to ja nie jestem żadnym narkomanem, tylko to jest uderzenie. Takie po prostu, jak wąchasz, to jest uderzenie po prostu. To co, to uderza w głowę? Czy co, w płuca? Jak to jest? Nie, po prostu to wizje masz różne takie. Wizje? Tak. A jakie wizje? Bo ja nie wiem. O, a, a,
A ja mu nie, na ten temat nie będę rozmawiał. Żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, major, to ten cały worek tych butelek to twój był. Już nie ma. Ten, co RODO przyniósł. Nie ma, już pojechało to. A, pojechało do śmietnika. Do śmietnika. Nie, i nie będę donosić. Krzysiek obiecał, że nie będziesz donosić. Jeżeli on nie będzie wąchać, jak tak powiedział, przyznał się. I co, Krzysiek? Nie ma, majora. Jak zwykle. To gdzie on poszedł? Do lasu. Kto kupuje jedzenie? Ja kupuję jedzenie, bo mam fakturę. To ty jedzenie na fakturę bierzesz? Tak. Na siebie. Tak, na fakturę biorę. Ten major, gdzie ty idziesz? No? Kurwa, taki mocny jest, to się kurwa... Czekaj, ja buty nałożę. Dobra, dokładnie, czekaj. Jebany ci, kurwa, zapierdolę. Czekaj, jak jebany, jebany, jebany knurze. To kurwa... Ryjender jest. Ja tam, kurwa, na wioskę spierdalaj. A ty spierdalaj na Mickiewicza. Gdzie ty, major, idziesz po buty? Ja się nie boję. Bo to nie, teraz dla mnie nie Sławek, tylko Sławek. Gej Boży. Jest. Gej Boży. Gej jest. Z tego powodu, że... pewnie, że on wziął tego, majora. Wiadomo, dlaczego major wziął do siebie. No, chłop chłopa będzie w dupę walić. Chłop chłopa w dupę walić. Na dwa baty będą szli. Co? Na majora. O, dupko będzie zwalone. Przyjedzie tutaj, powie, daj odpocząć. A ja mu tak powiem dla majora, że dupko zwalona, jak nie wiem, co twoja. Przez Srawka i przez Pawełka. Ale jak major zapakuje swoje żądło w dupę Srawka, to mu wyjdzie przez gardło. No to wiesz, będzie Sławek zdupczony. Dobrze. Żadne tam pił, tylko Żywiec Zdrój, droga woda. Prezydencka, prezydent Duda tak kupił, wiesz? Żywiec Zdrój. Z nutą cytryny. Tak. Ale tam nuty powrzucali? Chyba. O, nitro. Zobaczcie. To major pewnie ma kartę zniżkową w sklepie budowlanym, co? Chyba. O cholera. 40 butelek nitra, Krzysztof. Co ty powiesz na to? Mów. Nic nie będę mówić, bo... Będziesz się czuł samotny, chcę... Krzysztof. Krzysiek, tylko żebyś nie płakał. Tylko nie płacz po nim, bo tak jak ja mówiłem wielokrotnie, ty jesteś męczennikiem, ale nie powinieneś brać grzechów ludzi na swoje... na swój gard, wiesz? Sławek nie odbiera. Kto? Sławek nie odbiera. Sławek. Ryży, gej, Boży. No. Jak on Boży. Rzeczny. Rzeczny gej. Nasrał, o, już podjechał. Nasrał i wiadomo co. I przyjechał z innym obywatelem. Wytrząc, powiesił torebkę. I to, czyli to jest gówno męskie czy damskie? Znaczy chłopskie czy zwierzęce? Ja po ciemku jeszcze nie wiem, czy męskie czy damskie. Nie, czy dziecięce. Ale... Trzeba tak jak ten, Salis Dr. Quinn. Wiesz jak robił Salis Dr. Quinn? Nie wiem. Wsadzał dwa palce i wiedział od razu, czy aha, świeże, czy nie. I dwa palce wsadzę i będą się śmieć. Nie, nie, ja mówię, że tak robił. A. A jak ty zrobisz, to już twoja sprawa. To ja wiem, wiem. Czy ty czujesz się, Krzysiek, męczennikiem? Tak. Tak. Nawet widzę w twoich oczach... Czuję się. Nawet widzę w twoich oczach łzy. Czuję się. To bardzo czuję się. Pokaż oczy, Krzysiek. Widać łzy. Żeby się zaraz chociaż nie uroniły te łzy. Nie czuję płacz. Się. Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz. Męczennikiem od A do Z. Nie płacz, bo jeszcze... Jak tu nie płakać, kochani moi? Jak tu nie płakać? Trudno się mówi. Nie płacz, Krzysiek. Nie trudno płacz. Się mówi. Jestem męczennikiem? Nie płacz, chłopie. A policji nie ma, bo policja łoży na to, wiadomo. Lachę. Już nie będę mówić. Nie płacz, Krzysiek. Nie ma co płakać. Trzeba być, Krzysiek, silnym. Widzę łzę na policzku, Krzysiek. Na twoim policzku jest uroniona łza. Nie płacz. Po co nie baleć, powiedz? Po co? Do czego?
Na twoim lewym policzku lecą łzy strumieniami. Bo tu dostawałem pięścią ten łotr. Łotry napadli. Od łotrów dostawałem pięścią. Powiem? I co powiesz teraz? Jedziesz kurwa na Kopernika, zabierajcie tą świnię parszywą, bo nie chcę patrzeć na nią. Daj mi to. Budzik? Nie. To? Nie. Różowe. To jej? Jej. To jej? Jej. To jest włos. Do badania można dać. Jest włos, to do DNA można dać. Wtedy to połóż. Wtedy ją namierzysz. To połóż. Załóż na rękę sobie. A po co? Połóż tam. Krzysiek, kiedy mija 25 lat, jak jesteś na bezrobociu? Trzeba wyliczyć. Wszyscy mówił, że to jutro. No, chyba jutro. Jutro? 25 lat, co? No. No kurwa, jak to jest nic nie robić? Nic nie robisz... No co robić dla mnie? Powiedzcie. No. Po co? A powiedz mi, jak to jest, Krzysiek, że ty nic nie robisz, a czasu nie masz? Co? A kto nie robi, to czas my? No tak, no. No mam problem, Krzysiek. A co? Zaproponowali mi pracę w Warszawie. Wozić zastępcę prezydenta w Warszawie. No i ja się trochę boję. Boję się, że nie wyjdzie mi. I chciałem, żebyś ewentualnie... Nie składaj się. Nie podpisuj i koniec. Ale chciałem ewentualnie, żebyś... No mi tak trochę zależy na tej robocie, wiesz? Słyszysz, co ja mówię? Co? Zależy mi tak na tej robocie trochę. No to... I to wiesz, dla mnie to taki, wiesz, że się rozwinąć można, wiesz, co chodzi, nie? No ja, ale słuchaj, jak ty... Chciałem zapytać, czy ty masz jakieś znajomości, żeby mnie tam poprzeć, że ja dobry. To ja napiszę na piśmie, na CD. Mógłbyś? No. Albo gdzieś zadzwonić, czy coś. Do prezydenta? Polski? No właśnie nie wiem, no jak od tego zacząć. Czy ty byś pomógł, czy tylko tak mówisz? Masz znajomości tam u tych ministrów, tych wszystkich mam. Tam znasz? Czemu nie mam? Mam. Wczoraj się zastanawiałem, Krzysiek, na tym, co mówiłeś. Na czym? Nad tym, jak rozmawialiśmy o tym, jak byłeś mały i zbijałeś orzechy patykiem. A. Ja... Tak sam w sobie też tak poczułem, że tak. Też mam. Jak mało byłeś. I zbijałeś patyki. Nadal, że tak mam. Tylko, że ja kasztany. A ty kasztany, tak? No. A ja orzechy. A pasłeś kiedyś krowy? Co? Pasłeś kiedyś krowy? Ło, nie raz. Ty całe życie to mleko pijesz? Co? Całe życie to mleko pijesz? Ło! Jest to, człowieku. Daj mi jeszcze mleka, to ja kurwa wypiję. Ale tylko go pod krowę. Ty powinieneś pod tym baniakiem takim leżeć na mleko. Pod ciężarówką i ze szlaucha podsysać. Ktoś podjechał znowu. Ktoś podjechał? A ja. Widzisz tam. I zdjęcie robią, widzisz? A. Taksówką ktoś. No. Widzisz? Mhm. Pojechał? Nie, stoi. Drzwi, zaraz... drzwi zamknąłeś? Tak. Na pewno? Tak. No teraz zadzwonię na policję i przyjadę i zostanę jemu. Stoi? Na policję byś dzwonił? A jak? No stoi, no. O, idzie przez płot, skacze. Skacze? Skacze przez płot. Skacze Halo? Przez płot. I drzwi zamykaj, szybko. Zamknięte. Na pewno? Tak. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę radiową z nauce szkolną, bo złodziej jakiś przeskoczył przez płot. No, jest na posesji. Mojej. Tak, i mam świadka. Proszę przyjeżdżać. Proszę przyjeżdżać. Już jest. No chodzi po podwórku. Moniczka na sławę. Widzisz? Moniczka na sławę.
pierdolona, wiesz? No ale co powiedział ten widz? Co powiedział? No. Że chciał zdjęcie i tak dalej, a on nie chciał łypy dać. O, słucha. Co? Co chcesz? Zaraz kurwa wezmą ciebie! On po policję zadzwonił. On po policję zadzwonił. No nie wiem, jedzie policja. Co? Słuchaj, 100% ci mówię, że zadzwonił po policję. Ale ja tylko tobie mówię, ziomuś. Co? Będziesz miał problem, bo zadzwonił Krzysiek na policję. Pod Bogiem ci mówię, no. Nie wierzysz mi? Co? Jak uważasz? Dzień dobry. Dobry. Czy już Radomski jedzie na Szkolną 17, czy nie? Słuchaj. Bo jest ten pacjent na posesji u mnie. I szuka w okno wszędzie. To bardzo prędko, żeby był. Bardzo prędko, żeby był. Bo na posesji jest. Do widzenia. Policja będzie zaraz. Przyjedzie, jego zgarną i powiozą. Bo on pijany jest. I będzie okej będzie. Debesta. Nie, okej będzie. Co za czerlany? Albo wytrzeźwiałka. Nie, pójdzie od razu na Koperniczka. Jest, policja przyjechała. Jest już policja, idź. Idź, bo on policję zauważył. I chodź. Z tobą? Chodź. Dobra, widzowie, przenosimy się. Oby się nic nie zjebało. Krzysiu, ale ty wiesz, że to jest konfidenstwo? Co? To jest konfidenstwo. Drzwi, zamykaj. No. Jakie konfidenstwo? Jakie konfidenstwo? Nie wiem. No? No. Że to na mnie... Idź. Że na mnie napadaje to konfidenstwo? Chowamy telefonik z ukrycia. Dlaczego? Ty pojedzie poznanie się. A bo wie okay. Po co najpierw pan wyjmie nam wszystkie. Dobra, dziękujemy już. Wszystko z naszej strony. No, Krzysiek, porządek widzę zrobiłeś? Raz, dwa, trzy! Te porządki, Krzysiek, to już przed świętami robiłeś? Będę jeszcze dalej robić. Bo widzę, i kurzy nie ma. Pajęczyny też zebrane. Jeszcze będą zebrane. A, te. No, jest porządek. O. Nie? Tak jest. Teraz to porządek. Może zadzwoń jeszcze raz do majora, na spokojnie wyjaśnij sprawę. Bo jak nie, to będzie... ABW. Albo 25 lat więzienia, albo... Nie, ABW będzie. Ja chciała ciebie na święta do Krakowa zaprosić, a ty to odpierdalasz. A słuchaj, a co major twój odpierdolił na mnie? Nie, ja go nie pobiję, ja pobity zostałem i nie pierdzić tu Moniczko, bo będziesz, jak chcesz, to będziesz łożona na glebkę. Ja przez kogo? Nie, przez ABW. No zobaczymy, jak ja będę się śmiać przed twoim domem. Słuchaj, ucho ma nim brzuszkiem. A gdzie? A ty wiesz, gdzie ja mieszkam? Wiem. Tak? Tak? A skąd ty wiesz? A ludzie cię wywąchali. Czekaj, daję ci Wojtka, poczekaj. Wojtuś. A dzień dobry, raczej dobry wieczór, panie Wojtusiu. Panie majorze Wojtusiu. Panie majorze Wojtusiu, chcę coś powiedzieć tobie. No. Za to, że ty nagrałeś faceta, a mnie ludzie pobili za ciebie. Wiesz? I jeszcze twoja Moniczka, sam widziałeś, że ja nic nie mam, opierdolili, to sam zwalasz mi, kłamiesz dla Moniki i tak dalej. Ja zapraszam Monikę do siebie, zapraszam, daj mi telefon dla Moniki. Ja nie jestem takim chamem jak major.
Jak major, cham, durny, że ty jego nauczałeś, jak pozdrawiać, a on powtarza do tobie jak małpa, wiesz? To tylko tak małpa robi. A jak chcesz, to możesz dzisiaj przyjechać. Wiesz? Ale wiesz co, jak przyjedziesz, a nie będzie, to wiesz co, ja dom zamykam na klucz, że nie wyjdziesz od środka i major nie wyjdzie nawet. I dwóch pojedziecie na dołeczek. Na dołeczek. Zaczerlany. Albo na zaczerlany pojedziecie, a major na zaczerlany pojedzie. Od razu, bo ma zakaz spożywania alkoholu wszelkiego rodzaju. Niech on tobie powie. 7 grudnia 2000 tego roku o godzinie 10:15 zapadł wyrok jemy. 2000 tego roku. 2019. Jaki wyrok? Sam słyszałeś, że nie masz prawa spożywać żadnego alkoholu, masz na terapię chodzić, a ty spierniczasz. Słuchaj, nie, z Krakowa będziesz przywieziony w Bąbrożę. Wiesz co, jak pojawisz się, to od razu pojedziesz do Zaczorlan, albo będziesz miał taką ombrożę na nóżce, że nigdy nawet kroku nie stąpisz. Nawet kroku nie stąpisz, bo jeżeli stąpisz, to tylko będziesz albo na Kopernika, no, albo na Hetmanski. Nie chcę z tobą, majorku, rozmawiać. Nie chcę. A Moniczka nie chce rozmawiać ze mną dalej? Powiedz, że Audi zabrali. Wiesz co? Wiesz co? Powiedz dla majorka, że auto zabrali. Przyjechał mechanik, odblokował drzwi i wiesz co? I wiesz co? Na ręce hamulec spuścili i tak dalej. Dobrał kluczyk i wiesz, stoi auto pod policją teraz. Wiesz? Na parkingu policyjnym stoi. Wiesz? No? Nie zabierzesz z parkingu policyjnego, bo jest złożone pismo, że to jest moje auto. Masz oddać kluczyk dla mnie. Tak. To? Wojtek ma kluczyk? Oddać na ciebie? Tak. Aha, no to ja mu powiem. No. Za zaległość spłaty za mieszkanie. Nie, to prawda, że mają roczne. Nie, a były łzy? Co? Były łzy. Nie raz były łzy. I tak. Widzę, że teraz się chyba łezka wokół kręci. A ty tęskniesz za mną? Krzysztof, ile ja razy łzy leciały, aż po nogawkach. A wiesz, gdzie on się załatwił? Kto? Baran. Gdzie? Zlew. Do zlewu? Tak. Kupę do zlewu robił? Nie, kupę to do CDS, ale Poleckiemu. Poleckiemu do zlewu? Do zlewu. Czemu do zlewu? Że przecież się jego. To dlaczego ty... zlew taki brudny? To co, ty nie zareagowałeś? A ja reagowałem, to nie pomagało. Reakcja, wiesz? To co on mówił na to, jak się... Ja mam prawo się załatwić. W zlewie? W zlewie. A on co? A on przyszedł? A on zamiast na podwórek gdzieś wyjść, znaleźć krzaczki czy coś i Poleckiemu załatwić. To wyjmuje swojego pana i do zlewu leje. A żeby spuścił? Nie ma. Tak. Zlew to było u jego sedas. Barana. I zaraz przebieram się, wszyscy spodnie i siadam. A podgolić się? Nie, ja brudkę hoduję. Mógłbyś zahodować ten wąsek, twój dziadek, pradziadek Piłsudski. Może zahoduję. I powiem tak. A włosy dzisiaj układałeś na jakiś żel? Nie, ja nie układam. Ja nie układam włosów. To one po prostu same się tak układają? Same, jak śpię. Bo one wyglądają tak jakby nażelowane, czymś napastowane? Nie. Nic nie nażelowane. Myślałem, że może jakieś woda nie. Z cukrem? Nie. Bułka nie czerstwa? Nie. Bo jak czerstwa, to wiesz, że zaraz zęby mogą powypadać. Musisz ty kupować takie mięciutkie bułeczki. Świeże, to wtedy wiesz. Wiem. I dobrze przełknąć. Wiem. I ząb żaden się nie ukruszy.
A już i tak zamówiłem. Krzysiek, jeszcze masz zębów od groma. No, mam. Masz jeden u góry i u dołu chyba z pięć czy sześć. To co, nie starczy? Dołem się... Powybija i będzie co łącznie. Okej. Musisz kubki papierowe dać zamiast tych... Tych o. Bo jak papierowym kubkiem byś dostał, to byś się nic nie stało, a tym to zaraz by doszywać. Już szywanie. To co, robimy urodziny? Mhm. To można by urodziny od razu połączyć z 25-leciem bezrobocia. Można. No. Niech rozraduje się twoje serce, uwierzy narodzonemu. Nie płacz. On... Nie płacz, Krzysiek, chociaż nie płacz. On będzie pan świata. Przyszedł na świat ubogiej stajęce. Nie, przerwij, Krzysiek, bo ty płaczesz, nie dasz rady czytać. Na sianie. Uspokój się trochę. Film kręci major? Z tobą? Jak ty goło chodzisz? A, ładnie. Film kręci, jak goło chodzi. O kurczę. Jak Krzysiu będzie ojcem chrzestnym? Ja pierdolę być ojcem chrzestnym do takiego wariata. Gdzie? Dziecko to nie wariat. To rozpuchy wącha. Będziesz musiał kupić prezent dla Wojtka, jak musi. No już, biegiem, lekka. Jak się urodzi? Pogłaskać, naznaczyć. No, naznaczyć, pogłaskać. Obrączkę nałożyć na nóżkę. Żeby lekko się nie oddalał. No, ja to zrobię. Wsadził pana do dziureczki? Tak. Wsadził? Wsadził. Wow, to jest w ciąży, tak? Tak, w ciąży jestem. Aha. No. To kiedy będzie lulu i spierdalaj majorzy stąd. Ja zajadę do zarządu meldunkowego i napiszę pismo. Bez mojej pozwolenie nie ma prawa się wymeldować. Jak ja złożę pismo, to musicie do mnie przyjechać i podpis mój musi być. Rozmowa była z prezesą sądu rejonowego. Cztery oczy kazała tylko wniosek dołączyć i przywieziemy majorka. W obrączce. Będzie nadajnik. I będzie okej. Wiesz o tym? No dobra, no i co? Major wie o węglu, czy nie? Wie major o węglu wszystko. Wieduje, że nie może wyjechać Audi. Bo jest zasypane. No i trochę tył uszkodzony. Tył uszkodzony? Czemu? Bo kierowca nie zauważył i węglem sypnął. Sypnął na Audi, tak? Nie dużo, ale sypnął. To majora chwyci kurwica Boża. Na pewno chwyci, jak wróci. Ale co tu? Przecież ja niewinny. Ale co się stało? Kierowca niewinny, od razu powiem. Co, że węglem uszkodził twój samochód? Krzysiek, to już przecież węglem uszkodził twój samochód. To co to? Nie mój, tylko majora. A, to majora samochód. Ja już myślałem, że twój. Nie, Audi. To Audi nie jest też twoje? Audi jest moje i mój samochód uszkodził. No dobra, Krzysiu, ale co z Audi, tak ogólnie rzecz biorąc? Co z tym Audi będzie moje. Ze względu na te zadłużenie przez... Ze względu... I jest lampy. Zabiorę. Kamery, nie kamery. Od majora. Zegarki pozabieram. Wszystko? Tak. Ochłocze jego doszczętne. Pamiętaj, że takie wąchanie, przebywanie w takim towarzystwie, Krzysztof, to też się człowiek zatruwa. Wiem. A każde pół litra nitra to jeden rok mniej życia. Wiem. A wiesz, jak życie leci? Pamiętasz? Wiem. Niby już jesteś 25 lat na bezrobocie, a jak to zleciało? O tak o. To może jak wyciągniesz Zbyszka z więzienia, to może Zbyszek za 2 lata znowu ufunduje z 5 ton. A wyciągnę. Tylko żeby ci mnie zawiódł. Ile lat ty już te donosy piszesz? O, sporo. Jakiego żelu używasz do włosów? Szanowni Państwo, przestańcie tym żelem. Czyli żelu Krzysiek nie używa? Ja żelu nie używam, żadnego. Czy jebniesz liścia dla... Majora? No. Jak trzeba, to jebnę. No cześć. Halo. No cześć. No cześć, cześć, co tam? Zawalił, ja nie powiem do niego, ja dzisiaj dzwoniłem na trójkę, powiedzieli, że proszę przyjechać. No. Ja on tak zrobił. Że po prostu jest
to proszę zadzwonić na 112. No. Ekipa przyjedzie i oni powiedzą, że aha. Po prostu wyrzucić ten węgiel, aha. On ten samochód ma zabrać. Ale Krzysiek mówi, że to już jest jego samochód, że za długi przejmuje samochód. Jakie za długi? No tak mówił Krzysiek, że... Zaraz. O, i... No tak, będziecie kurwa odpowiadać, będziecie na policji, kurwa. Ale słuchaj, major, słuchaj. Tak zawalili węglem, że nie da się wyjechać. Halo. No co tam? Przejęłam mikrofon. No. Halo. No. Krzysiek, mam do ciebie pytanie. Słuchaj, Monika, daj tylko skończę mówić, nie? Tak, tyle węgla przywieźli, że nawet nie da się wyciągnąć dźwigiem samochodu. A dlatego, że ja ci powiem, że zadłużony w pensji jest. Słuchaj, uchem, a nie brzuchem. Krzysio, misio. I ksiądz raz kazanie mówi, a nie 10. To ja ci teraz powiem. To ja ci teraz powiem też. Zadłużony major jest w pensjach moich. Przepraszam bardzo, nieszkodliwych, bo nie ma, bo ja ci pokażę pismo od rzecznika warmińskiego, a wtedy poczułeś mnie w dupę. Wiesz o tym? Przepraszam bardzo, tu major nawet nie wejdzie, wiesz? Nie wejdzie major, bo zamki jest zmienione i koniec. A proszę bardzo, niech będzie policja. Mnie policja zawiadamiana jest. Wiesz o tym? I nie dzwonicie do mnie. Cześć. Halo. Słuchaj, ja nie chcę, żeby... Posłuchaj, ja nie chcę z tobą rozmawiać, wiesz? Nie, ja nie dzwonię do ciebie. No to słucham ciebie, no. Do kamery patrz, Krzysiu. A to twoja lampka czarna? To ci oddam tą lampkę czarną, oddam całkowicie, możesz zabierać, wiesz, ona jest popsuta, wiesz? Wiesz, oddam twoje te czyściłka, wszystko, możesz zabierać sobie, wiesz? Ja używam ją, a przepraszam bardzo, ja ją używam. Czy ty głucha kobieto, czy co? Ja mam krzyczeć, gardło wydzierać. Nocą. Ona chyba nie wie, z kim tańczy, Krzysiek. Słuchaj, idź do lekarza usznego, niech ci przeburuje wiertłem uszy. Dokładnie. Będzie słyszała na oczy. A ile mam czekać chwil? Powiedz. Nie. Przepraszam bardzo. Wtedy będzie 700 zł, jak policja odda. Wiesz? Słucham? Przepraszam bardzo. Co ja zarobiłem, to zarobiłem. Krzysiek, to twój interes. A co ty obchodzi? A co ciebie obchodzi, że ja zarobiłem? Słuchaj, ale te pieniądze, co ukradli, to jeszcze jest w rozstrzygnięciu. Przepraszam bardzo, daj mi powiedzieć! Spierdalej! Kurwa, ale cię zdenerwowała, co? Spierdalej! Kosiurkę lata. Albo niech przyjedzie pociągiem na kosiurkę. To będzie jeszcze lepiej. Ale kurwa, jak pociągnę, to jeszcze ciąży zajdzie. I powiem, że to moje dzieci, pierdolę ją. Pieniędzy odą. I wszystko oddać. Ało. Ale coś o ślubie mówi, ja słyszałem. A w marcu ci kiedyś ślub planują. Ale... I się żenią, ja pierdolę. Życie sobie major układa. Niech układa, chuj pierdolony. U Sławka byłaś. Chlaliście. Ja wszystko wiem.
A widzisz, wszystko wiem! Wiem, jak chlasz, jak pijesz, jak majorek chla i tak dalej. Wiesz o tym? Wiesz o tym? Ja nie chcę z tobą rozmawiać. Więcej do mnie nie dzwoń na ten telefon. Proszę ze mną rozmawiać. A, bo ty jesteś piana, majorek na moju, też na chlany i wiesz, dawaj dokuczyć mnie, tak? Na to mnie namówił majorek. Namówił. Dobra, bywaj. Do dna, Krzysiu, zeruj, do dna, dawaj. Pięknie. A, nie ma pojemności. Na warmiański bęben, nie? Idziemy bęben. Idziemy bęben. Z czym przyjedziesz, ABW? Wiesz co, ABW już jest zawiadomione, do widzenia. Moniuszko, i więcej nie jest, do widzenia. A zresztą chcę tobie coś pokazać. Na tym, na lajcie, na kamerze. Patrz co mają, jak mnie, jak okradą, patrz. Z czym przyjedziesz, ABW? Wiesz co, ABW już jest zawiadomione, do widzenia. Moniuszko, i więcej nie jest, do widzenia. A zresztą chcę tobie coś pokazać na tym, na lajcie, na kamerze. Patrz co mają, jak mnie, jak okradą, patrz. On mówi, a ja kupiłem z miśkami. Ja mówię, ty kupiłeś? Oddaj teczkę. Proszę bardzo. Kto jest złodziej? Kto jest złodziej? Kto okradał mnie? Pytam Moniko, ciebie. Pójdź to na majora. Patrz, trzymam. No widzę. A panda czyja jest? Słucham? Panda na terce. Oto? No, to panda. Moja. To jest, wiesz, że on siedział za złodziejstwo w pierlu? Za złodziejstwo? Wiesz o tym? Mówili, że za majty. No właśnie, ty się opamiętaj się, kobieto, bo jest nagrane teczka, jak mnie zajebał. Śmiechu warte. Śmiechu warte. Śmiechu warte, kobieto, zamknij się lepiej, bo już mnie, wiesz, ja nie chcę, żeby z tobą rozmawiać. Bywaj sobie. Przepraszam bardzo, że ty zadzwoniłeś do Pawła, to tak, ale do ciebie, jak ty zadzwonisz na pogotowie, to nie chcieli z tobą nawet rozmawiać, wiesz, bo ciebie znają dobrze na pogotowiu, wiesz o tym? Bardzo ciebie znają, jak malutkiego pępuśka, jak malutkiego pępuśka znają, wiesz? I tylko przyjeżdżają, a major, wiemy tego majora. Jedziemy po jego. Siadaj, majorze. I gdzie, kurczę, ostatnio, co jak byłeś z lasu, jak ja dzwoniłem i pat to był? Gdzie karta informacyjna? Wyszłeś, porwałeś. Gdzie jest? Powiedz, majorku, przyznaj się. Przyznaj się najlepiej. Wiesz co? Bo ja nie chcę z tobą rozmawiać. Wiesz? Wiesz o tym? I przestań mnie straszyć, bo jest złożone do sądu okręgowego, rejonowego jest, żeby założyli dla ciebie na nóżkę ombroże. Będziesz chodzić jak hał, hał, hał. Czyli co, Krzysiu? Nie ma wstępu, major. Nie ma wstępu, raz. Zamki zmienione, dwa. Zamki będą wymienione, dwa. Trzy, samochód zasypany węglem. Tak. Cztery, samochód jest już twój. Tak. Pięć, ciuchy będą wyjebane. Przyjedzie, jemu ciuchy oddać i koniec. I będzie... I łóżko hotelowe, wolne. Tak. Już nie będzie nagrywania na tym łóżku. Nie. U Moniczki. No to przyjeżdżajcie dzisiaj, będzie dobry stream. Ale słuchaj, ale ja już była w aucie, ale jak ja się dowiedziała... A czemu ty mówisz, ja była w aucie? Czemu ty mówisz, Monika, ja była w aucie? Ja myślałem, że Podlasie jest zacofane. Chodzi o to, że Krzysiek wielokrotnie mówił, że mył dla majora zasrane majtki. A major mówił, że też wielokrotnie mył dla Krzyśka zasrane majtki. I teraz nie wiadomo, gdzie leży prawda. Wiesz co? Ja słyszałem, że ja nie trafiał dupą do sudesa, tak? Ale przepraszam bardzo, niech major traci, powiedz kogo ty całowałeś za bramką, majora czy mnie, niech major usłyszy, wiesz o tym? To ja
Co? Krosty na języku miałam. Nie rozumiem, masz może ty. Krosty na języku miała. Że się zaraziła od ciebie, mówi. Krosty? Tak. Jako krosty? Babo! Jakie krosty? Jako krosty, powiedz. Krzysiek, powiesz, że się całuje w usta, nie w kutasach. Przepraszam. Całuje się w usta, a nie w penesa. A jak ty, majore, całowałeś w penesa? To są krosty. To są krosty. Ale to są krosty. Nie cały więcej majora w penesa, tylko całej w usta. To nie będziesz miała krostów. Wiesz, a może ciągałaś jeszcze jego penesa, to wiesz, podwójny masz krosty. O, to ja teraz z tobą się całować nie będę. Wiesz, idź ty z krostami, całować się z tobą. Wiesz co, odwal się do ode mnie. Raz na zawsze. Bywaj z majorem, na razie. Zaraz przyjadę akumulatorem, maska rozruchowa. Uruchomi samochód i będzie pod maską wyrzucany i tak dalej. Ale jak wyrzuci, to przecież Audi nie wyjedzie majora. No, trudno się mówi, będzie stać. Ale to już przecież nie majora Audi. Co? To już nie majora. Ten zamek wymieniony w ramce. Wczoraj wymieniłem, nowy. Już nie wejdzie. Już nie wejdzie. Do kamery, Krzysiu, patrz no. Panie Stonoga. Ale ja patrzę się na węgiel złoty. Co mnie tam kamera? Mnie tutaj interesuje. A, no. Mnie to interesuje, kamera. No. O! Mocniej pocałuj. To do pieczka idzie mego. Ciekawe, jak dobry węgiel, wiesz jaki dobry węgiel jest? Jak po policzku przyjedziesz i ślad zostanie. Pokaż, Krzysiu, metka ci wystaje. A jaka upierdolona. O, Krzysiu. Stań przy węglu, ale zasypany. Majer nie wyjedzie. No, Krzysiu, mów. Ja nie... Połóż się na ten węgiel, przytul go. No, połóż się na plecy, przytul ten węgiel. Ręce rozłóż. Jest węgiel, nie? Jest węgiel! Moniczku, chcesz przyjechać? Zabierz wszystko! Ale tylko ubrania, majore, nie zabierzesz i Audi. Bo jest zabalony węglem. Chcesz? Będziesz napierdalała. Ja pokażę ci, jest taczki dwie i majorek będzie zapierdalać. Ani sąd, ani nikt nie pomoże. Ale on ledwo łazi, major, co jak on będzie zapierdalał? Będzie zapierdalał. Moniczko, powie zapierdalaj! Majorze, pokaż siłę! Zobaczcie, jak będzie zapierdalać, aż tylko kurz! Co, będzie dzwonić? Mhm. Krzysiek, tak. Opierdolisz? A gdzie ty dzwonisz? Czekam, bo powiedziałem, że ona do mnie zadzwoniła. To czekam na jej telefon. To ty po co dzwonisz gdzieś? To ty nie możesz dzwonić, bo się ona do ciebie nie dodzwoni. Co? Ona się do ciebie nie dodzwoni, kto by... O! I wiesz co, majorku? Ty się zdrowy jak byk. Tobie ani gardło nie boli. Tylko tobie boli chuj. Żeby Moniczka ciągała ciebie. Za tego pana. Niech ciąga. Za penesa. Za penesa. Niech ciąga. Co, Krzysiek? Łzy się do oczu cisną, co? Że cię zostawił. Nie tylko łzy, smutek. Ale serce boli. I tak dalej. Dałeś mu dom. Dałeś mu opiekę. Dałeś mu dach nad głową, żeby mu nie padało nad głowę. A on co? Widzisz, majorze, nie ja mówię, bo zamilkłem. Ale Marcin mówi. Zadaję twoje pytanie, zadaj dla majora pytanie. To zadaj dla majora pytanie, nie dla mnie. Zadaj pytanie, nie bój się. Zadaj pytanie, czego milczysz? Teraz zadać pytanie? Tak. A, dlaczego go zostawiłeś, major? On ci dał dach nad głową, opiekę, w piecu rozpalał. Majtki prał, ręce jakie brudne i łzy się leją, o. O, jak się łzy leją. Nie płacz, Krzysiek. Major powinien to zobaczyć, jak ty łzy wylewasz za niego. Jak tak można? Legolas też zdziwiony.
Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz. Nie ma co płakać. Tak zostawić człowieka. Nie płacz, Krzysiek. Nie płacz, już nie ma sensu. Ja przyjadę we wtorek, opłatkiem się podzielimy. Chciałem tobie tylko, majorze, powiedzieć. Dziękuję bardzo. Z całego serca dziękuję tobie. Jedź tam, życzę tobie smacznego. Wigilii smacznej życzę. Żeby ta wigilia tobie przeszła garem, żeby zadbawił się, daj Boże. Żeby opłatkiem się zadbawił się, jak będziesz się dzielić swoją Moniczką. Zadbawcie się. Życzę wam to z całego serca, spełni się. Zobaczycie. Widzisz, majorze, do jakich łez doprowadziłeś? Nawet Legolas spoważniał na kubku. Nie płacz, Krzysiek, już. Nie płacz już, bo to nie ma sensu. A ja tobie życzę, Krzysztof, aby te święta były dla ciebie spokojne, radosne, bez pisania żadnych zawiadomień, żebyś dał ludziom trochę odpocząć. Ja bardzo chcę to, żeby pole śmierć na miejscu. Krzysiek, tak nie można mówić. Boże, petardy sprzedają? No. To nie można, wiesz co tu się dzieje od petard? I tam... Ty powinieneś w ogóle zainterweniować, że w takim miejscu... A już zainterweniował na straż... Powinny pójść już zawiadomienie na... A już pójdzie zawiadomienie telefoniczne poszło. Telefoniczne poszło? Tak. A przepraszam bardzo, a to czy ja tobie mam kurtkę kopywać, buty? Nie. Ty jesteś, przepraszam bardzo, major, co ja mam tobie... Ale przepraszam bardzo, co ja mam tobie buty kopywać, kurtki? Nie. Zresztą tobie pieniądze winien. A co oddać? A co oddać? Przepraszam bardzo, ja mam pismo. Ja mam pismo. Przyjedziesz, to ci pokażę. Od radcy prawnego mam pismo. To, co jest u mnie w mieszkaniu, to jest moje. Właśnie, prawnie będziesz odpowiadać, właśnie. Właśnie, będziesz miał... Ja chcę, daj mi Monikę. Do kamery, Krzysiu. Daj mi Monikę. No, halo? No. Ja nie straszę, Monika. Monika, ja nie straszę, przyjedziecie. To ci pokażę pismo, na oczy. Słuchaj, ale to radca prawny napisał, wiesz. Ale to dobrze, to ja się przewiozę od radcy prawnego, może być rzeczy, wydasz tytuł. Co mówisz? Słucham. To nie, ubranie wydam jemu, bo mnie ubranie jego niepotrzebne. Do kamery, Krzysiu, mów. Wiesz, ale samochód to nie. No dobra, będziecie wzywać, ja pokażę pismo od radcy prawnego, co jest tam pisane, że w domu moim to jest moje. I koniec. No dobra, wzywajcie na mnie i wojsko nawet, wiecie, wzywajcie. Bywajcie tam. Pierdolcie się i wszystko. Pierdolcie się do kwadratu albo do sześcianu. Przepraszam bardzo, bo ja zapytałem, czy przyjedziecie, a wy nie chcecie przyjeżdżać. To jak mam odpowiadać? Ja pięknie odpowiadam, a major nie pięknie odpowiada. A major nie pięknie mnie obrażał. Dobra, Monika, bywaj tam. Pierdalaj mnie.
tylko kurwa dzwoni, wydaje pieniędzy. Chuja dzwonię tam do ich. Kamerys u twojej samochód. A pewnie. Przecież miał dwa samochody. W niedzielę byś jeździł Audi, a od poniedziałku do soboty. A Starku sprawy załatwić, tam tak. Zawiadomienia pisać, a nie. Będziesz dla księdza dawał jakąś kopertę, coś w kopertę, czy nie? Ale co? Dla księdza na kolędę. Zawsze. Zawsze coś tam rzucisz, nie? No. Zawsze się daje. Ktoś nie wie, ile. Nie wie, ale zawsze daje się więcej niż mniej. Więcej niż mniej. Jak to rozumieć? Więcej niż mniej. A ile to mniej, żeby wiedzieć, co więcej? No, to jest taki zwyczaj. Aha, warmiański. Warmiański. O, Legolas z tej strony patrzy. Z tamtej patrzył inaczej. Gadacie trochę czasem z Legolasem, czy nie? Kto, ja? No. A, z Legolasy i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam bardzo! Przepraszam bardzo! Ja jestem tu gospodarzem. Przepraszam, major musi się podporządkować się do gospodarza. Nie, major się nie musi podporządkować. Musi się podporządkować. A co ja będę przed majorem klęczeć? Może polecę szukać jakiś sklep czynny, święta i buciki kupować, tak? No musiał sobie iść kupić. A, bo on dorosły chłop. Przepraszam, on jest dorosły chłop. No dorosły. To co ja mam przyjechać do Krakowa i mu buciki kupywać? No chyba ja, ale moje takie wychodzi z tego serce, że ja muszę jemu wszystko kupywać. Tak jak tutaj na szkole się przyzwyczają, tak? Przepraszam bardzo. To co jest w domu moim, to jest moje. Zapłaci za mieszkanie, to... 82,5 tysiąca. 82 tysiące z grzeszami plus odsetki, to jemu będzie zwrócone. 82 tysiące do tak. Tak. To jak chcecie, wiecie, to słuchaj, to robicie nie pomożemy. A wiesz co u ciebie na parapecie stał? Kto? Budda. No jest Budda u mnie na parapecie, co? No, to ty w Boga wierzysz? Ale w którego? No w Buddę. A Budda nie jest Bogiem. Jakże nie, twoim Bogiem. Co pytaj, czy ona katolik, czy ona chuj? Budda jest twoim Bogiem! Budda to twoim Bogiem! A przeczytaj tą historię, jak to było naprawdę. No ja wiem, jak naprawdę było. Ja wiem, jak naprawdę. I właśnie. Właśnie. Bóg jest jeden w trzech osobach. Co? Bóg jest jeden w trzech osobach. U ciebie, u każdego w domu powinno wisieć krzyżyk, a u ciebie na pewno nie ma krzyżyk. A ty katoliczka czy nie? Powiedz mnie. Ale przepraszam bardzo. Ale przepraszam bardzo. Ty katoliczka? Nie. A widzisz, to trzymasz Buddę. Ty w Buddę wierzysz. Wiesz? A ty katolik? A ja katolik. A ja katolik. U mnie na każdej ścianie jest krzyżyk i obraz święty. Trójce, co jest najważniejsze w osobie boskiej. Trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Halo? Właśnie, ja wierzę w Trójce Świętą. Boga, w Pana Jezusa i Matkę Przenajświętszą. I u mnie na ścianie to jest wizerunek Boga, Pana Jezusa, że my nie widzimy ich, a to jest taka, jak twoje zdjęcie powiesić na ścianie, tak samo i Matki Boskie
wizerunek Matki Boskiej, że my w to wierzymy. Kiełbasy jedli na Wigilię. Powiedz, że kiełbasy. A co? Kiełbasy jedli na Wigilię. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Kiełbasy. A wy co jedliście na święta? Na Wigilię. Co? Fiodor katolik? Pytaj się, czy ty katolik? Ja katolik. To odpowiedz. Ja katolik. Co ona pierdoli tam, Krzysiu? Powiedz, że ona kiełbasę jadła na Wigilię. No słuchaj, a ty co jadłeś na Wigilię? A ja nie wiem, nic. I tak, że wykatolicy są. Powiedz, że jadła pasztet majoriat na Wigilię. Słuchaj. No właśnie tak wygląda, żeby na Wigilię jecie kiełbasy, musztardki i tak dalej. Pasztet. Pasztaciki mięsne, wszystko mięso wcinacie. Bo Budda twój powiedział, proszę bardzo, możecie jeść teraz kiełbaski, tak? Nie, bo Budda był wegetarianinem. Nie, Budda był jeszcze kiełbasianym. Jakże nie, jadł kiełbasę, ho, i pasztetu. On taki właśnie gruby jest, że od kiełbasy i od pasztetu, wiesz? A czekaj teraz. No, czekaj, ja muszę zadzwonić później, bo Budda mnie napiera. Budda mnie napiera. Dobra. Ja chcę, żeby ty przyszedł na szkolną 17 i tu do pareczku i wystartujemy. Nie major, tylko ja chcę wystartować z tobą. I zobaczysz, jak za jednym ruchem Jareczek, Srereczek. Na kawę U. No ja rękę nie mam. Kawę ten co walki ta są. Ta federacja. Tak. To i ja bym ci pokazał, jak się kurowali. W dziurę mi dostał, kurwa, i się osmarkał. Krzysiu, a co tobie tak oczy uzawił, ty? Nie wiem. Może od tego rozpuchu? Może od rozpuchu, nie wiem. Musisz krople do oczu wpuścić. Marcin, śmierdzi u mnie? Nie śmierdzi. Widzisz? A Jarek Meksykano był przed chwilą, to powiedział też, że nie śmierdzi. Widzisz? I ale... Pato przyjedzie dzisiaj. Też mówił, że nie śmierdzi. Ale Krzysiek, toż to widać, że jest posprzątane, łóżko zasłane. Tak. No. Porządek jest. Trochę kartonów jest, ale to wiadomo, że musi być. I powiem tak. Majorze, nie ma wstępu. Ja zaraz będę wymienić zamek Łucznik. Nie masz, nie będziesz miał wstępu całkowicie. Zero. A że raz dzwoniłeś z policją, przyjeżdżasz. Tu jest co? Przyjeżdżasz choć z wojskiem. Ty Krzysiek i tak go nie wpuścisz, prawda? A niech będzie tutaj pod placem 200 rzędami czołgami, to ja nie wpuszczę na procesję, bo procesja jest moja. I koniec. Aha. I powiem, nikt nie ma prawa bez mego pozwolenia wejść, a ty zresztą, major, nie wyskoczysz przez siatkę. Co? Przez siatkę nie wyskoczy. To jemu trzeba brać tak. Raz, dwa, siu! A czemu nie przeskoczy? Major! No ale czemu? Bo ma nogi, jak patyki. Nie umiesz zginąć kurwa nóg. Nawet, dokładnie. Tu, że pokazałeś parę razy gimnastykę. Śmiechu warte. Ty nawet nie wiesz, jak uruchomić piły mechaniczne. Druga sprawa. Nie umiesz upiłować. Trzecia sprawa. Dlaczego ciebie Moniczka wyjebała? Bo dała tobie upiłować drzew, a ty szukałeś w pile cipki monikowskiej i co? Powiedziała, wypierdalaj. Nie umiesz szukać nawet po wąsku, w pile. To wypierdalaj. A trzecia sprawa, posadzili ciebie w kątku, po dziesiątku. No. Jak Moniczka jebała się z cudzym facetem, a ty tylko jebaki wyjebałeś i przyglądałeś się. Na chuje, na pizdę Moniki. To ma oddać pieniądze. Wtedy no. Ty się zastanowisz. 92 400. No plus zaparkowanie jeszcze samochodu, Audi. No to na pewno się ubiera gdzieś ze 130 tysięcy. No, więcej się ubiera się. To pospłacasz.
Od razu. Od razu na ręce mnie. Czy na raty? Nie, od razu. Od razu. Od razu. Oddam tobie tylko wiesz jakie rzeczy? Wezwania oddam w reklamówce. Zaraz spakuję przed człowiekiem, no. Żeby było świadko nagrane, że oddaję tobie te rzeczy, jak przyjeżdżasz. Ja będę z tej strony od podwórka, ty mnie na ulicy. Wręczę tobie. I przeżegnasz, pobłogosławisz i... Nie będę błogosławił, a po co, takiego diabła? Audi zostaje. Kluczyk musi przekazać od Audi dla mnie i dokumenty. Jeżeli chcesz zamieszkać, to na nowych ustawach będzie, że... Drewka rąbać. Drzewka rąbać. Węgiel czątać, nosić. Węgiel do piwnicy pownosić. Herbatę robić. Tak, wszystko. No i... Sprzątać. I majtki. To jest zasrane, co ty musiałeś prać, to że już on sam będzie prał. I to zasrane nie będzie prał w pralce. Nie, nie, bo ja nie będę miał gdzie wyprać swoich majtek akuratnych. A powiem tobie, ty będziesz prać w jeździe jak zasrasz? W rzece. A i to w rzece nie pozwolą prać, bo kurwa woda będzie zatruta. Nie będzie można pić wody tej. Sanepid zbada i kurwa będziesz miał po dupie. Nie wiem, jak ty będziesz prać. Zostanę zalane majtochy. Ja to wypiorę z pralce, spuszczę i polecie. A ty nie. Gdzieś jakiejś starej brudnej wodzie będziesz prał. No i będzie okej. Okay. Ten chuj, to ją płacę też. Czyli Janek. Janek. Euborodo. Na ziemi śpi. Na ziemi śpi? To jak kot. Jak szczur. Jak szczur. Słucham? Co powiedziałeś? A co słyszałem? Nie powiem. Dobra, spierdalaj gimbusie, kurwa, nara. Major chce odzyskać ubranie swoje, te śmierdzące. Niech odzyskuje. Ja mu sam. No. Do worka spakuję czystego. No. Wyniosę, postawię i powiem bye bye. Ale worek będzie śmierdził, jak czysty worek za... A już jeden sprezentuję, ten woreczek foliowy jeden. Na zawsze dasz. Na zawsze dam. Już nie będę żałować dla majora tego woreczka. Zostawię widzę, Krzysiek, masz fajny kapelusz. Czyj to jest? Prezent dostałem. Fajny. Lemboro się nazywa. Lemboro? Tak. Aha, no fajny, fajny. Ty jesteś zaległy z płatą dla mnie za mieszkanie. Ile? Sporo. 4000 z czymś. 4000? 40 000. 40... Miało być 92 800. Plus parkingi około 120 tysięcy. No, to lepiej ty się znasz. Co, ty Lizek? No. Meksyk przyniósł kiedyś dawno. Kiedyś? I on tyle czasu już leży? No. Dobrze, że jeszcze nie zielony. Nie stać się, majorze, różnymi urzędami. Przecież ty wszystkich znasz w urzędach. Policjantami. Z jakimiś tam... Przecież ty ze wszystkimi na ty jesteś, Krzysiek. Bo po pierwsze, tak jak Marcin powiedział, sąsiad, że jestem na ty. A druga sprawa, powiem... Masz znajomości. Mam znajomości i tak dalej. Przestań straszyć tymi swoimi, wiesz, lepiej przyjedź, powiedz tak. Dobra, ja wyrażam zgodę, podpisuję umowę na taką jak chcesz, Krzysztofie. Pieniądze łożę tobie za dług i tak dalej. Czy zamieszkasz, czy sobie mieszkanie będziesz szukać i tak dalej. Dam tobie termin do wyprowadzenia się. I ile terminu będzie, Krzysiek? 7 dni. Ale roboczych czy kalendarzowych? Kalendarzowych. Kalendarzowych, normalnych, z sobotami, z niedzielami. Tak. Ale odwiedzać ciebie będzie mógł? Nie. Zakaz, nie. Zakaz. Zakaz. O kurczę. To nie... Po co mnie takiego śmiecia? Aha. Bo to śmieć jest, które trzeba wziąć odkurzać i posprzątać, wiesz? Jego? Jego. Odkurzaczem. Żeby odkurzacz wciągnął do siebie. Ale co on ma wciągnąć? Kurz? Co? Kurz? On nie tylko kurz ma, ale ma, wiesz co? Rozpuszczalnik u siebie. To trzeba na takie terapię odkurzającą rozpuszczalnika. No. Wiesz. No i dobra, Krzysiek, to tak. To czyli jest na zasadzie takiej, że jeżeli zapłaci te 120 tysięcy, tak? Tak jak mówiłeś. To jest za mieszkanie i za parking, tak? Tak. To wtedy będzie mógł normalnie, legalnie zabrać Audi. Czy nie? Czy Audi zostaje? Audi zostaje. Audi zostaje z tego powodu, że dłużny i tak dalej. A jak odda dług?
A jak odda dług, to ja oddam Audi. A ty się spodziewasz, że on odda dług, czy nie? Ja już raz pokażę jego. No wiadomo. Już wiadomo, jak on odda dług. No wiadomo, no w sumie. Wiadomo? Wiadomo. No. To tak wiadomo, jak u ciebie czyste ręce od węgla. Nie? Tak. Pokaż ręce. No. Ale ja zaraz umyję tu. No, po co myć, jak człowiek zaraz by się podkładał? No. Nie umiesz zdania złożyć, nie umiesz nic, napisać pismo nie umiesz. Zero. Jeszcze zero. Zero. Ale takie totalne? On żadne nie umie. On nie wie, co to 2 razy 2. 5 może u jego jest, albo 10. A normalnie to 2 razy 2 to ile? 4. Wszystko. A 4 razy 2? 8. 8. No i dobrze. I powiem tak. A 2 razy 2 plus 2? 6. Wszystko. Trzeba umieścić w szpitalu. No to jak tylko tam potrafię pomóc, no to tak. Kuroszczy, nie? No albo tu za tym, za mostem w Zaczerlanach. Nie wiem, który lepszy, czy w Zaczerlanach, czy w Choroszczy. W żadnym nie byłem. No ale... Ty byłeś w Choroszczy przecież, a w Zaczerlanach nie byłeś. No to nie. Te... Normalnie rękę podajemy sobie, witamy się na spotkaniu. No. I bez kamer, bez niczego. Rozumiem. Przy herbatce, przy ciastkach jakich. Ale ciastka i herbata muszą być... Jakie? Opłacone. Tak. Jak chcesz, to spotykamy się. Możemy o 12, o 1 się spotkać. Mhm. W hotelu Turkus wynajmiemy sobie na pół pokoik. Mhm. Ale to czekaj, Krzysiek, to podgolić się musisz trochę. Ja się podgolę się. Ja myślę, bo już... Że, bo myślę, już myślę, że tak się pojadę? Nie, no w żadnym wypadku. No. Podgolę fryzury się. Fryzury tylko nie zmienię, bo na Sylwestra akurat ładnie ułożona jest. Fajnie. Mhm. Adres jest RODO, nie można mówić. I on tam jest, przebywa i mówił, że jedzie na pocztę taryfu. Niech jedzie. Jak sobie chce. A jak jest nieszczęście, to jest płacz. Tak, a i pogrzeby. A jak jest płacz, to jest pogrzeby. To są i łzy. Tak. A jak łzy, to i pogrzeby. Nie, po łzach jest załamanie. Tak, a po załamaniu pogrzeb. Nie, po załamaniu do Houston. Albo Zaczerlany. Aha, Monika i Sławek Krakowa, chcieli wkręcić majora w pieniążki, żeby oddał wszystkie pieniążki dla ich, a major, żeby goły poszedł. Goły i bosy. I za co major zrozumiał troszkę, o tyle o, zrozumiał. Nie za dużo? Nie. I zabrał się i uciekł z Krakowa, od Moniczki. I majorek wpłaci znowu 50 tysięcy albo 100. On ma tyle? Nie wiem. Jak zapłaci, to tobie nie będzie miał jak oddać. To wiesz, pójdzie do pierdla. Albo kredyt w banku weźmie. Albo kredyt. A kredyt ja nie pozwolę z tego powodu, że no mój adres kredytu brać nie będzie. Kłoniczka i Srawuś chcą opierdolić majora z pieniążku. Patrzę, jak wyglądasz fajnie w tym kapeluszu, to jestem ciekaw, jakby wyglądała taka jedna uroniona łza w tym kapeluszu. Nie chcę już płakać, nie chcę, wiesz, ryczeć, ale wiesz. Ale chociaż jedna łza. Nie chcę, bo jak się rozpłaczę, to wiesz. To ja ci uspokoję. Nie namawiaj mnie na tej Marcinie. Czy muszę cię wprowadzić w atmosferę, żeby się uroniła łza? Co, Krzysiu? Słuchaj, czy ja muszę płakać zawsze? Ty jako nie mogę być... Ty jako męczennik tak. Zawsze płaczesz. Wiem, ale jest to, nie muszę płakać, bo jak major zobaczy, to będzie się cieszyć i tak dalej. Aha, ale zapłakałbyś dla mnie, jakby tak. Słuchaj, poza kamerą tak. Poza kamerą tak. Ale... To ja powiem ludziom, jak było ewentualnie. Ale teraz nie chcę płakać, bo jest Sylwester, zaraz Nowy Rok będzie. I nie chcę Nowy Rok, bo jak na Nowy Rok płaczesz, to cały rok będziesz płakać. To nie chcę płakać. Aha. Jebać na tekstu. Krzysztof, czyli wszystko okej, dobrze się czujesz. Uważaj, bo się przykleisz do tego. Do lepa. Tak głową tańczyłeś. Ale lep nie mi przyszedł. Kurwa, kiedy on to posprząta? Daj spokój. Tam... Góra. Tam góra. Tam
Tu. Na łóżku góra. Ubrania. Tu góra. Kartona. Wszędzie góra. Krzysiu ma kubek z Władcy Pierścieni. Co się czuje, że ten kubek będzie rozjebany? Co, major? A, to przywozili. A jebniłeś. A jebniłeś ścianę kubkiem. Nie. To, to jego ostatni kubek. Nie, jest pełno tych kubków. Bo telefon to się nie rozbija o ścianę, co? Nie, rzucałem. Rzucałeś? No, w te. Te. Nawet tam czarna plama jest, jak walnąłem. I się nie rozbił nawet? Nie. Nie widziałem tego. Co, Krzysiek, było? Była pizza. Nieopłacona i tak dalej. Nieopłacona? Nie. To jak oni mogą takie pizze wysłać nieopłacone? Nie wiem. Robią terapię, a nie pizzerię. Mnie to lata. Pawle, nie wymyślaj o pieniądzach. Nie wymyślaj o innych rzeczach. Już jesteś raz nagrany, drugi raz. Już mnie aż boli, wiesz co, serce. Chcesz majora zabrać? Zabieraj do ciebie. Czym prędzej, czym prędzej i tak dalej. Zabieraj. Ale kamery pierwsze by usunęły. Nie, pierwsze, pierwsze musisz tam, podpisać druczek, no, pełnomocnictwo i wymeldowanie. Ja mogę tu wytrzeć, jakby chciał. Jeżeli nie podpiszesz, jeżeli nie podpiszesz tego pierwsze, kamery nie zajmiesz. Jak nie zdejmę? Nie zdejmiesz. Policja będzie. A nawet policja nie pomoże. Jak nie pomoże? Nie pomoże. Ja mam fakturę. Nie pomoże. Jutro. Twoja ta faktura jest nieważna. Ja pokażę, nieważna, że jesteś schizofrenikiem. O, jak nie mam? A ty a masz... co pisze? A co pisze? Psychicznie chory pisze. Psychicznie chory, żebym chałeś w lesie. Kurwa, gruby. A ty chudy. No, chcesz jechać do Ameryki. Życzę tobie szczęśliwej drogi, nażyłeś się Warszawy, nażyłeś się Krakowa, to teraz nażyj się Ameryki i to prędko wrócisz jak na jednej nóżce i jeśli uklękiesz przy mojej bramce albo krzyżem się położysz, powiesz, dasz już dość mnie Krakowa, dość mnie Warszawy, dość mnie w pizdu Ameryki, ja wracam do Krzysztofa na Białystok. Klęczę, proszę o otworzenie jego bramki, domu i tak dalej. To musiałby się krzyżem położyć. No i powiesz, daj łopatę. Węgiel wrzucę. Będę robić sobie porządki i tak dalej. Ale, Krzysiu. I tak dalej. Ale trzeba jeszcze się rozliczyć. No jeszcze się będzie się rozliczyć się ze wszystkim. 92 800 tak. Za mieszkanie plus parking za Audi. Tak. Czyli chyba tam ile wyszło? 125 tysięcy. Tak. I o tu kasa. I o tą kasę tu, na stół, 125 tysięcy. I będziesz, jak człowiek się zachować pod moim rozkazem. Wtedy powiesz, no, nauczyli mnie Krakowianie, nauczyli mnie Warszawiacy, no, a najbardziej nauczyli mnie Amerykanie, że tak, ja się wyjebałem z kasy. Że nic nie mam pusty. Daj mi choć 10 zł na jedzenie. Połóż mi kawałek chlebka. A jak nie poprosi 10, tylko poprosi 3,60 na nitro? To nie dostanie. Na nitro nie? Nie. A na rozpuszczalnik? Też nie. Będzie miał ombrożę i jeszcze będzie. Ciepło w domu? Zapytam? Bardzo ciepło. No, potwierdziłeś. Widzicie. Ciepło i posprzątane, o na stole prawie pusto. Teraz to kulturka, nie? I przyjadę, jeszcze posprzątam. Dalej tu będzie puste. W teczkach będzie wszystko. Widać ręce brudne od roboty. O, zobaczcie. Pokaż. O. Tutaj bliżej, tak o pokaż. O, paznokcie jakie. O. Widzicie? Zaraz umyję, a przyjadę, to wypiorę ubrańko sobie. Niby 25 lat na bezrobocie, a cały czas zapierdol. Tak. Powie, daj Wojtuć, ombrączkę zakładamy. Daj nóżkę, daj. Nie odmawiaj. Jep. Dziękuję, założona. Nadajnik tu. Nie masz prawa w takiej górnie się oddalać, co na kartce. Zapisane.
czy zabierzesz ojca dla dziecka? Drodzy się mówi, niech będzie dziecko bez ojca. Mnie pobił razem, to musi zasłużyć. Będzie dziecko moją bandyta. Ale bez ojca dziecko, Krzysiek. Będzie moją bandyta. No jak, zabierzesz dla ojca dla dziecka? Dawaj, dawaj, si, jeszcze. A, jeszcze. Aż butelka się wygniecie na drugą stronę. No mów, Krzysiek. Co mówisz? No mów, no. Ale co? No zabierzesz ojca dla dziecka? Jak trzeba, to się zabiera. Tak. Dziecko będzie pytać się, a gdzie tata? A Moniczka będzie odpowiadać, w pierdelku, a dziecko, bo pobił. Razem współudział brał. A to bandita ojciec. Tak, bandita. Tak, będzie odpowiadała. I alkohol pił, i wąkol rozpuszczalnik. Oto cholera, to nie ojciec. To skulwysin, dziecko powie. Mamo, za kim ty zeszłaś się? Ty sama bandytka jesteś. Ty sama bandytka jesteś. Ale czego ja bandytka? Bo z takim się zadałaś. Znowu. Wynocha z domu. Wyłoń mamą. I mama znowu szuka przyjaciela. Następny robi i następny. To jest dobra artystka spalonego teatru. Ona filmy gra takie. Wiesz o tym? Takie filmy można grać. Długo. Do końca życia. Legolas się schował. Co? Legolas się schował za garnkiem. Ale co? No ten, co na kubku jest. Krzysiu, przyłóż rękę do mleka. O. Ale to mleko białe przy twoich rękach, co? Bielutkie takie, co? Jak śnieżyk. Jak łza. Jak łza. No dobra. A tu bąbelki są. Kończymy, co Krzysiu? No, pomachaj, widzą. Pomachaj, tak ładnie, akuratnie, widzą. Uśmiechnij się. No. Tak, halo? Na chuj rozdajesz moje numery? Jak rozdajesz moje numery? No dlaczego rozdajesz moje numery? Rozdaję, a co się stało? Dlaczego rozdajesz moje numery? Komu dałeś mój numer? No, nie dawałem nikomu. Nikomu? Ty mendo jebana. Nie. Przecież tu jest kurwa Ewa Lipka i mówisz, że od ciebie dostała numer. SMS-a widziałem, ty. I kurwa te nagranie teraz wrzucam kurwa do internetu, łajzo jebana. Rozumiesz to? I napisałeś kurwa, że jestem oszustem, ty.